wojewody Jacka Brzozowskiego. Wojewody został urzędowy rozkolaczki. Mamy informację, że gminnie urzędowy podejście Mikołaj to teraz zapraszamy numerem pana Wojciecha Czałkowskiego oraz pana Wojciecha Czałkowskiego. Prezesie, zapraszamy do wydalu. Pan prezes Wojciech Węgiel, czy prezes Rady Nadzorczej Wojciech Czałkowski. Zapraszamy serdecznie do wręczania medali naszym zawodnikom. Rafał Grzyb. Rafał Grzyb. Mariusz Bołdy, trener do kasy. Grzegorz Aruchowicz, asystent trenera. Kolejna osoba to Mikołaj Łuczak, asystent trenera. Grzegorz Aruchowicz. Grzegorz Aruchowicz, trener przygotowania fizycznego. Mateusz Bożyn. Mateusz Bożyn, drugi trener przygotowania fizycznego. Zapraszamy. Kamil Stanisławska-Molityk. Michał Kwiatkowski, lekarz naszej drużyny. Fizjoterapeuci Marcin Piechowski i Katarzyna Emich. Zapraszamy Marcin i Kasia. Dawaj Kasia, dawaj, 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 dawaj. Kolejny fizjoterapeuta to Gabor Dojwidow. Wiktor Grabowski, Kitman. No i kierownik naszego zespołu Arkadiusz Tęsny. No i proszę Państwa, zaczynamy powolutku przechodzić do naszych zwycięzców, do naszych bohaterów. Zlatana Lomerowicz! A zaraz za nim Sławek Abramowicz! Kolejny bramkarz Miłosz Piekutowski. Zawodnik z pola Michał Saczek. Kolejny po Michalu Saczku jest Paweł Olszewski. A po Pawle jest Mateusz Skrzypczak. Kolejny zawodnik to Miłosz Matyźli. Następnie Dusza Stojnowicz. A także Adrian Diegels. Kuba Lewicki. Następny to Bojan Nastycz. Kolejny to Dominik Barciu! Dominik Barciu! Już za Dominikiem powinien odbiegać za chwilę. A po Jarku powinien być już przygotowany Aurelien Gujamba. Kolejny bohater to Krzysztof Norman Hansen. Jose Naranjo. Damian Wojtakowski. Wojtek Łaski. Afimiko Pulu. A tuż po Kali Skaniarze niekwestionowany król Białegostoku Jesus Imo! Po Hesusie i Marze w duże, naprawdę duże po tym chodzi. Kolejna, miejmy nadzieję, gwiazda Jagiellonii, Ola Ryba! Polanie szykuje się już do odebrania medalu Krzysztof Toporkiewicz. Kolejny zawodnik do wybrania trofeum to Mateusz Misius. Uwaga, uwaga, teraz na scenę wkracza kapitan zespołu. A teraz na scenę wkracza bezapelacyjny architekt tej drużyny, dyrektor sportowy Łukasz Masłowski! Proszę Państwa, uwaga, uwaga, na trenę, a w tym momencie wchodzi kto? Trener naszego zespołu, Adrian Ktoś, kto utrzymał Jagiellonię, a następnie wyniósł ją ponad szczyt, na samą górę, na Mistrzostwo Polski. Jagiellonia Białystok, mistrz Polski 2023-2024. Pod kierownictwem tego oto człowieka, naszego trenera Adriana Siemieńca. I tak oto prezentuje się absolutnie cały mistrzowski skład tej drużyny. To są nasi bohaterowie, to są nasi zwycięzcy, to są nieśmiertelni, to jest Jagiellonia Białystok! Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.